Witam serdecznie. W dzisiejszym materiale zajmiemy się dalej tematem starej instalacji, póki jeszcze ten układ cały czas jest zbudowany. Nie chcę go rozmontowywać, cały czas myślę jeszcze, co tu ewentualnie z tego układu wycisnąć. Może mi podpowiecie w komentarzach, bardzo proszę. Przerobiłem trochę ten układ. Zrobiłem z niego układ taki, że oświetlenie zapalamy na łączniku pojedynczym, czyli jak sobie uruchomimy zasilanie, to mamy działający układ łącznika pojedynczego, który zapala nam tą żarówkę. W dzisiejszym materiale przerobimy sobie ten układ łącznika pojedynczego, żeby działał jako łącznik schodowy razem z drugim łącznikiem schodowym. W ten sposób. Także czasem jest taka potrzeba, żeby tą starą instalację przerobić i można to zrobić w bardzo prosty sposób, w ogóle nie ingerując w te puszki, w rozetki, nie zmieniając tam żadnych połączeń i tak dalej. Możemy w bardzo prosty sposób łącznik pojedynczy przerobić na łącznik schodowy i sparować go razem z drugim łącznikiem schodowym, czy nawet z krzyżowymi, jakby była taka potrzeba. Także jeśli spodoba Ci się ten materiał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, napisz mi w komentarzu, jeśli mam nagrać jakiś konkretny materiał, naciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zapraszam na moją stronę na Facebooku do udostępniania, do polubienia i zapraszam też do dołączenia do grupy z poradnika elektryka, która została utworzona niedawno, a która ma już 1000 grupowiczów, o, że tak powiem. Także wszystkim serdecznie dziękuję za wsparcie. Z uwagi na to, że jest to pierwszy materiał w tym roku, życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku i lecimy z tematem. Także zaczniemy od tego, że musimy wyłączyć zasilanie. No, było włączone, widzimy, układ działa. Teraz wyłączamy sobie zasilanie, nie mamy zasilania. OK. I rozmontowujemy sobie ten łącznik pojedynczy. Ściągamy sobie wszystko, odkręcamy go. Odkręcamy go. I odpinamy. O, się już sam odpiął przy wyciąganiu. Dobra, mamy teraz tutaj dwie żyły, które po połączeniu ze sobą odpalają nam żarówkę. Także ja na razie sobie odkładamy na bok. Jak to jest stara instalacja, to prawdopodobnie będą one w tym samym kolorze. Dwie czarne albo dwie białe. A czasem może być czarna niebieska też. Różnie to bywa. Może być też czarna i brązowa. No wszystko może się tam przydarzyć. I teraz od tej puszki, którą najlepiej wymienić na głęboką, ale myślę, że jak ładnie się ułoży, to i w płytkiej puszce się to zmieści. Układamy sobie przewód. Tu mam taki kawałek, sobie przygotowałem wcześniej, 4x1,5 przewód, żeby nie wykorzystywać żyły żółto-zielonej jako żyły fazowej, ale jeżeli nie ma innej możliwości, to można tak zrobić i zgrzać koszulkę termokurczliwą na tej żyle żółto-zielonej, żeby była ona jasno określona jako fazowa, aczkolwiek ja tego unikam. Zdania są podzielone na ten temat, ale to nie jest jakby no temat do dyskusji w tym filmie. Ułożyliśmy sobie od tej puszki naszej jakby pierwszej, gdzie mamy połączenie starego łącznika pojedynczego, ułożyliśmy sobie nowy przewód 4x1,5, żeby mieć te trzy żyły. Tu mamy akurat brązową, czarną i szarą, żeby można było to połączyć. I zaczniemy od tego, że troszkę sobie skrócimy tą żyłę żółto-zieloną i zabezpieczymy ją sobie w puszce z łączką instalacyjną i schowamy ją w środku. W tym momencie tutaj mamy, nie ma to znaczenia, jeżeli mamy tutaj dwie żyły, które wcześniej łączyły się razem na łączniku pojedynczym, nie ma znaczenia, jak je połączymy. Robimy to w ten sposób, że najpierw bierzemy sobie, na przykład żyła brązowa będzie naszą żyłą główną, bierzemy sobie jedną żyłę tutaj z tych, nie ma znaczenia to jaką w tym przypadku, i łączymy ją na złączce WAGO.
O, połączyliśmy. OK. I chowamy w środku. OK. Teraz lecimy do kolejnej puszki, żeby zachować jakąś tam kolejność. Brązowa żyła trafia nam tutaj. Najpierw w pierwszej kolejności zabezpieczamy sobie tą niepotrzebną w tym przypadku żyłę żółto-zieloną. Chowamy ją w środku. Teraz mamy tu żyłę brązową, szarą i czarną. Skrócimy je trochę. Nie muszą być takie aż długie. Odizolujemy sobie do łącznika, takie 7-8 mm mniej więcej. OK. I bierzemy sobie łącznik schodowy. Czyli łącznik schodowy tradycyjnie, wejście oznaczone strzałką do środka, czyli ten pojedynczy główny zacisk i dwa zaciski wyjściowe oznaczone strzałkami wychodzącymi z łącznika i żyłę brązową, którą tutaj sobie zapięliśmy jako tą główną, wprowadzamy na ten główny pojedynczy zacisk, który jest oznaczony literką L i oznaczony jest strzałką wchodzącą do łącznika, bądź też w innych seriach może być oznaczony na przykład czerwonym jakimś tam zaciskiem, różnie to bywa. I te dwie żyły wyjściowe montujemy sobie jako te na tych zaciskach wyjściowych. Nie ma znaczenia w jakiej konfiguracji, jak już wiemy, przy łącznikach schodowych te zaciski wyjściowe są naprzemienne, więc można sobie te żyły dowolnie podłączyć. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, te dwie żyły wyjściowe. Także skręcamy je sobie. OK, skręciliśmy, sprawdzamy. Wszystkie są dobrze. Układamy je sobie tutaj w eski z tyłu, żeby łatwo się nam tutaj schowały w puszce. O. I wprowadzamy do środka, do puszki. Skręcamy. O, o. W sumie skręcimy tylko na tych bocznych. Łącznik to nie ma potrzeby innej. OK, ten jest gotowy. I teraz tymi dwoma żyłami wraca nam prąd tutaj do tego łącznika. Bierzemy drugi schodowy i teraz robimy dokładnie to samo. Odizolowujemy sobie te końcówki. Na łączniku popuścimy sobie zaciski. I mamy dokładnie to samo. Strzałka do środka, zacisk główny, dwie strzałki wyjściowe, zaciski wyjściowe. Wprowadzamy sobie na wyjście łącznika te dwie żyły, które są jako korespondencja między dwoma łącznikami. Wprowadzamy sobie jeden zacisk, drugi zacisk. Nie ma to znaczenia, który jest który w tym przypadku. Możemy je podłączyć w taki sposób, bądź w taki sposób. Nie ma to kompletnie znaczenia. Oba są podłączone. I tą drugą żyłę, która idzie gdzieś tam, bo nawet nie musimy mieć dostępu do tych puszek, ale ona jest albo żyłą zasilającą, albo żyłą powrotną do lampy. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia właściwie, więc możemy ją podłączyć tak czy siak. Jeśli ktoś ma ochotę, może sobie odpiąć ten łącznik, włączyć zasilanie, sprawdzić miernikiem, która żyła jest w tą fazową zasilającą, a która jest odejściem do lampy, ale przy podłączeniu nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, możemy to zrobić tak i tak. No i to wszystko, układamy je sobie tutaj w środku, wprowadzamy do puszki i skręcamy wszystko. O. Na koniec rameczka, jedna, druga, klawisze już schodowe, bo to już łączniki schodowe mamy, jeden klawisz, drugi, nie wiem, odpalamy i jak widzimy, już nasz układ działa
na łącznikach schodowych. Czyli jest już tu takie połączenie starej instalacji z nową instalacją, bo nie łączymy przez rozetki, tylko już bezpośrednio od puszki łącznika do puszki łącznika układamy przewód i już mamy tutaj taką sytuację. I możemy to sobie ten. I tak samo możemy zamiast tego łącznika zrobić łącznik krzyżowy, pociągnąć kolejny przewód do następnego łącznika i zrobić sobie na końcu łącznik schodowy. Będziemy mieli schodowy, krzyżowy, schodowy i też będzie nam to działało. Także tak to wygląda. Zrobiłem taki temat, bo takie pytanie też gdzieś tam jakiś czas temu padło. Jak takie coś zrobić? Czy można tak zrobić? No i dlatego też nagrałem taki film, wykorzystując to, że mam ciągle tutaj jakby zmontowany układ starej instalacji. Także jeszcze raz, jeżeli macie jakiś pomysł, co jeszcze w takim układzie można zrobić, co może być pomocne, to piszcie w komentarzach, bo ja też na wszystko mogę nie wpaść, co się komu może przydać. Także póki jeszcze ten układ jest zmontowany, to musimy z niego wycisnąć wszystko na maksa, bo później go zdemontuję, zrobimy coś nowego i już znowu będzie mnóstwo czasu upłynie, zanim taki układ będę mógł zmontować. Także w tym materiale to wszystko. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, naciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Napisz mi koniecznie w komentarzu, jaki temat mam poruszyć w innych filmach. Zapraszam na moją stronę na Facebooku do polubienia, do udostępnienia wśród swoich znajomych. Zapraszam też do dołączenia do nowo powstałej grupy z poradnika elektryka na Facebooku, która już ma po praktycznie 2 tygodniach, czy 3 prawie tygodniach istnienia. Mamy już 1000 członków tej grupy i dalej ta liczba przybywa. Bardzo się z tego cieszę. No i tyle. Trzymajcie się, cześć.